Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, dzisiejsza makabra Ameryki to jest taka, że komuniści mówią nie pracować, a kapitaliści mówią pracować. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szereczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. No wiadomo, że komuniści zawsze chcieli kraść od bogatych. No Lenin tłumaczył, że kradzież bogatym, no to nie jest kradzież, to jest wyrównywanie sprawiedliwości społecznej. No i teraz taka następuje, w zasadzie jest polityka, że dawać reparacje czarnym, oddawać ziemię Indianom, podatkować pod niebiosa wszystkich miliarderów. No później się okazuje, że nie tylko miliarderów, ale i milionerów, no i później już średnią klasę. No ale teraz jest kwestia taka, co Partia Demokratów, Partia Socjalistów robi, żeby miała wyborców. No rozdaje po prostu pieniądze. Ludzie uwierzyli, że pieniądze rosną na drzewie. Teraz bardzo dużo tych wyborców w listopadowych wyborach głosowało na demokratów, tylko dlatego, że demokraci powiedzieli, że pożyczki studenckie będą wyeliminowane. Jak to wszystko się odbyło, że te tryliony dolarów są do oddania przez studentów? No w latach 90. komuniści doszli do wniosku, że każdy ma prawo do nauki. No jak każdy ma prawo do nauki, no to państwo komunistyczne powiedziało, że banki mają dawać pożyczki. Jak państwo zaczęło dawać pożyczki, no to wszystkie uczelnie zaczęły podwyższać czesne, bo były łatwe pieniądze. No i później jak były łatwe pieniądze, no to zaczęły się najróżniejsze kursy, studia, nie studia, genderowe, różne studia społeczne, różne głupoty, które normalnie by nie zaistniały na wolnym rynku, no ale w systemie sztucznego socjalizmu, teoretycznego socjalizmu po prostu pieniądze były dostępne, no i zaczęli ludzie pożyczać, no i nazbierało się tych pożyczek. No i później się okazało, że jak ktoś kończy studia z jakichś nauk społecznych czy transgenderyzmu, no to nie ma pracy i musi pracować w Starbucksie podając kawę i mówi, że jak zarabia tam 10, 12 czy 15 dolarów na godzinę, no to nie jest w stanie zapłacić się 20, 50 czy 100 tysięcy za te pożyczki, które wziął. No i ci wszyscy młodzi ludzie mówią, że sprawiedliwość społeczna musi być, no i oni nie będą płacić, no to komuniści wychodzą, mówią, bogaci zapłacą. W wielu miastach, w wielu stanach było teraz właśnie takie dodatkowe plebiscyty. No i ludzie pogłosowali, że dużo ma płacić, powiedzmy, powyżej miliona. No ale teraz powyżej miliona, no to brzmi dosyć dużo. Ale jeżeli domy są po pół miliona i po milionie, no to już bardzo duża część Ameryki jest właśnie w tej pozycji i później to się przesuwa dosyć szybko. Teraz jest bitwa o to, czy mają pracować, czy nie pracować. Cała ta pandemia spowodowała to. No to była niezła zagrywka, to po prostu doprowadzili do tego, żeby były głosowania kopertowe, no i doprowadzili do tego, że to rozdawnictwo pieniędzy nastąpiło nieprawdopodobne, no bo bardzo duża ilość ludzi straciła pracę, no to później demokraci zaczęli rozdawać te pieniądze i teraz konserwatyści troszeczkę się zreflektowali się, szczególnie w Georgii. W Georgii jest taki, wygrali sprawę, cały stan Georgia wygrała sprawę przeciwko administracji Bidena, dlatego że Medicaid, czyli pomoc medyczna i jest Medicare i Medicaid, czyli pomoc społeczna i opieka społeczna. No i żeby, też można powiedzieć taka, no nie renta,
to już ubezpieczenie zdrowotne dla tych, którzy z różnych powodów tam nie mają normalnego ubezpieczenia, bo tak większość ludzi, jak ktoś pracuje, no to idzie do pracy, jedną z części tych benefitów, no to jest ubezpieczenie społeczne. No to firma płaci tam 7-8 tysięcy, czyli powiedzmy 500-600 dolarów na miesiąc, no albo tam z 18-20 tysięcy za rodzinę, z czego powiedzmy tych 18-20 tysięcy to 20% sam pracownik płaci, no i w wypadku tego pojedynczego 7-8 tysięcy, no to też powiedzmy płaci tam 1000-1500. No ale dużo ludzi powiedzmy idzie na garnuszek państwowy i mówi, że chce dostać tą pomoc państwową. No i teraz w wypadku, kiedy jest tak, że stan Georgia mówi, no musisz trochę pracować, musisz zarabiać co najmniej powiedzmy tam 12 tysięcy, czyli to jest 1000 dolarów na miesiąc. Jak tylko tak mało zarabiasz, no to my ci damy tą pomoc, opiekę medyczną. No logika w tym jest taka, że żeby jednak zmusić ludzi do tego, żeby szukali tej pracy, tak? No ci wszyscy, którzy znajdują pracę w prywatnych biznesach, no to mają tą opiekę. Ci, którzy tam pracują gdzieś, gdzie nie ma opieki zdrowotnej, ubezpieczenia zdrowotnego, no to jak zarobią te 12 tysięcy na rok, no to państwo czy stan zapewni im tą opiekę medyczną, no ale to jest taki bat, można powiedzieć, do tego, żeby szukali pracy. Teraz limit, no to jest, że ktoś jak zarobi 3000, no to dostanie tą opiekę medyczną. No 3000, no to w zasadzie to jest tam śmiech na sali, no ale logika jest taka, żeby bardziej trzymać ludzi w napięciu, można powiedzieć, pracowniczym, niż nie. Teraz wszystkie te rzeczy, które Biden decydował, no to oni właśnie robili wszystko, żeby te wymagania do pracy były odrzucone. No i jest jedna wielka walka. Ciekawe jest, że te komuniści mówią, że te wymagania do tego, żeby ludzie pracowali, no to będą dużo kosztowały podatników. No to też jest śmiech na sali, że komuniści martwią się, przepraszam, że komuniści martwią się o wydawane podatki przez ostatnie 2 lata. No i skąd się biorą te pieniądze? No skąd to się wszystko bierze? No to się wszystko bierze, że pandemii już oficjalnie nie ma, no ale stan wyjątkowy ciągle jest. Tam, gdzie można rozdawać pieniądze, no to jest stan wyjątkowy, no i te wszystkie zasiłki, wszystkie te pieniądze dodatkowe z budżetu po prostu podchodzą pod konto tego stanu wyjątkowego. Biden właśnie we wrześniu powiedział, że koniec, już nie ma pandemii, ale w zasadzie te płatności, przepraszam, no to będą aż do kwietnia przyszłego roku. No tak samo cała ustawa z 2020 roku na temat koronawirusa. No teraz wygląda na to, że ten Anthony Fauci, no to jedna wielka łachudra polityczna i medyczna i tak dalej. No ale to już jest temat na inną audycję. Również administracja Bidena rozszerzyła cały system kuponów na jedzenie, no bo kupony na jedzenie w Ameryce, Polacy to sobie wyobrażają, że jest kupon na mleko na przykład, także no, czy na masło, czy na buty. No cokolwiek było za PRL-u, no to były jakieś takie kupony, ale to trzeba było dostać kupon od komunistów rządzących, iść z tym kuponem i wyjąć pieniądze i zapłacić. Także jak ktoś inny miał pieniądze, a nie miał kuponu, no to nie kupił. W Ameryce jest tak zwany WIC, czyli Woman, Infant i Children, czyli kobieta,
niemowlak i dziecko. No i tam dają bardzo dużo, $300, $400, $500, $600 miesięcznie w takiej pomocy, gdzie no tak to jest ustawione mniej więcej, żeby jakieś rzeczy nabiałowe, jakiś pokarm dla, zamiast jak kobieta nie karmi piersią, mleko, tego rodzaju rzeczy, no ale również jest cała inna gama jedzenia. Teraz w wielu stanach to komuniści doszli do wniosku, że już tych kuponów nie będzie, tylko ludzie przychodzą z kartą. Karta wygląda jak kredytowa i tam w zasadzie z tej karty płaci się bezpośrednio. Także zostały te usunięte ta możliwość, że ktoś zobaczy, że ktoś płaci państwowymi kuponami. No ale to też łatwo jest rozpoznać, bo bardzo często ci ludzie to przychodzą, biorą jakieś tanie badziewie, same jakieś idiotyczne, ale w ogóle nie zwracają uwagi, co kupują. Kupują, nie ma jakiejś roztropności, nie kupują tam paczki kilogramowej za pół ceny, kupują jakieś małe pudełeczka. Jak się idzie tam, to widać, że te pieniądze, które ci ludzie wydają, oni nad te pieniądze nie pracowali. No ale to właśnie to jest to jedno z wielkich z tego rozdawnictwa. Od 2020 roku cały ten Medicare wzrósł w zasadzie o 23 miliony, wzrósł do 10 czy 7 milionów. Trzeba pamiętać, że ludzi płacących podatki, ludzi, którzy wypełniają te wszystkie formy podatkowe i płacą podatki, no to jest 140 milionów. Trzeba pamiętać, że w Ameryce 49% ludzi w ogóle nie płaci podatków federalnych, no bo są na najróżniejszym utrzymaniu albo zarabiają mało, ale oni nie partycypują. Także teraz na tym państwowym opiece medycznej jest 97 milionów. To też nieprawdopodobny wzrost. 20 milionów, no to w ogóle nie spełnia tego wymagania, czy tej możliwości, żeby pracowali, żeby zarabiali. Po prostu są na garnuszku państwowym, no i w sumie głosują, tak? 21 milionów ludzi, którzy głosuje, no bo dostaje michę, no to jest duża sprawa dla komunistów, ale dla Ameryki jako takiej, no to jest makabra, to jest po prostu coś, co niszczy. No cały czas jest ten stan wyjątkowy. Jak jest stan wyjątkowy, no to stan Georgia nie może usunąć tej klauzuli, że ci ludzie nie muszą pracować, nie muszą zarabiać. No albo jak to zrobią, no to po prostu nie dostaną setek milionów dolarów ze stolicy, z rządu federalnego. No bo trzeba pamiętać, że w Ameryce no to płaci się mniej więcej podatek stanowy, który jest tam, no w niektórych stanach no to jest zero, no ale jest 1, 2, 5, 10, w Kalifornii jest chyba 14%, no i płaci się podatek federalny, odpis od podatku można odpisać na dwie osoby, no to jest 24 tysiące, do 24 tysięcy się nie płaci podatku, poziom biedy, no to jest 13 tysięcy, czyli tam 1150, jak ktoś zarabia na miesiąc, czyli powiedzmy tam $7-8 na miesiąc, no to jest poziom biedy narodowej, no i wtedy dostaje się nawet jakieś kredyty i tak dalej. To są tego rodzaju progi. No ale te wszystkie stany, jeżeli chciałyby, żeby ludzie zaczęli pracować i coś robić, no to nie będą dostawały pieniędzy z Waszyngtonu. Te wszystkie znaczki, te wszystkie kupony na jedzenie, no to też to wszystko wzrosło. Przez ostatnie parę lat to
wzrosło to o 5 milionów, czyli 13%, czyli około 50-60 milionów Amerykanów dostaje te kupony żywnościowe, no to każdy może się zastanowić, że coś jest nie tak, że coś jest nie tak z systemem czy z ekonomią, która pozwala na to, żeby ludzie zamiast pracować, zostawali w takich przepraszam, w takich ilościach, w takich potężnych ilościach, żeby była taka pomoc. No jest to redystrybucja, jest to po prostu redystrybucja. Ci co pracują, to płacą coraz więcej z tych podatków. Ci, którzy nie pracują, no to dostają jeszcze więcej tych świadczeń, no i głosują. To jest najgorsze, jest to, że głosują. No teraz nie muszą pracować. Każdy, kto chce znaleźć pracę, no to prędzej czy później znajdzie pracę. Państwo teraz, Waszyngton wydaje prawie 10 miliardów dolarów. To wszystko właśnie wzrosło w czasie tej pandemii. No i jeszcze ciekawe jest to, że te wszystkie benefity będą wzrastały o 12%, żeby nadgonić inflację. Czyli Biden doprowadził do inflacji i teraz budżet będzie płacił o 12% więcej, no bo inflacja jest galopująca. Inflacja jest galopująca, jest dobra dla rządu, dlatego że jeżeli są stawki, powiedzmy, w odpisy w dolarach, a nie w procentach, to jeżeli ludzie więcej zarabiają, bo jest inflacja, to oni się w tych bloczkach podatkowych przesuwają i ci, co pracują, no to zaczynają więcej płacić, no to bo oni przechodzą w następną tą ramkę podatkową, tą grupę podatkową. Stany bardzo często starają się też zlikwidować te zasiłki, czy te nawet kupony żywnościowe, no ale to zawsze kosztuje to, że rząd federalny nie będzie płacił. Także 20 stanów, no praktycznie rzecz biorąc, to wszystkie republikańskie, konserwatywne, czyli jak Floryda, Tennessee, Iowa, czy South Dakota, no ale niektóre nawet z tych konserwatywnych, jak Teksas czy Utah, trzymają się, dlatego że te wszystkie federalne pieniądze są dosyć słodkie dla wszystkich. Najbardziej wzrosło w sumie w Kalifornii. W Kalifornii wzrosło 800 milionów dolarów, w Nowym Jorku wzrosło 400 milionów, no na Florydzie nie bardzo, tam 50 milionów, w Tennessee 25 milionów. No niektóre te republikańskie stany, tak jak Ohio czy Arkansas, no to starają się zmusić ludzi, którzy mogą pracować, żeby pracowali, no ale to jak zwykle zderza się z oporem komunistów. W latach 1990 no była taka fala tych zmian, szczególnie żeby zmusić samotne matki do pracy, żeby one nie tylko rodziły, no albo żeby po prostu zawierały małżeństwo, żeby nie miały po prostu dzieci z siedmioma różnymi facetami. No zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Kongres się zmienia, wybory się zmieniają, 2024 jest za rogiem. Zdrowia dla normalnych, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję, jeszcze bardziej nie subskrybujesz. Tu jest dzwoneczek do subskrypcji. Także zapraszam do subskrypcji, zapraszam do pisania swoich opinii. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście, głosujcie. Głosujcie na normalnych, nie dajcie się oszukać, nie dajcie się zwariować lewakom. Gdziekolwiek oni dochodzą do władzy, to niszczą. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na socjalistów. Mam nadzieję, że dostajecie w dupę. Mam nadzieję, że widzicie, że wasze wybory doprowadziły do makabry w Ameryce. Zdrowia dla normalnych.